jedną z trzech dolinek żeglowych ściśniętych w masy błysanek. Nazwa doliny wzięła się od charakterystycznej bramy skalnej, która znajduje się kilkadziesiąt metrów od wylotu doliny. Dolina ma około 2 km długości. Jej dnem prowadzi zielono znakowany szlak turystyczny, który kończy się po około 20 minutach spaceru. Od zachodu niewybitna grań pośredni wierszyk oddziela dolinę za bramką od małego żlebku. Natomiast od wschodu samkowy grzbiet od suchego żlebu. Ten ostatni słynie z najlepiej w całych Tatrach zachowanego fragmentu buczyny. Także na samkowym grzbiecie, mimo wielowiekowej eksploatacji drzewostanów na potrzeby górnictwa, hutnictwa i przemysłu drzewnego, lasy mają charakter naturalny. Obok świerków jest dużo buków, wiodeł i jaworów. Jesienią dolina mieni się ciepłymi kolorami, odcieniami żółci, czerwieni, pomarańczy i brązów. Dolina znajduje się w obrębie skał węglanowych, głównie dolomitów. Wapienie zalegają jedynie u jej wylotu. Obecność skał węglanowych w podłożu sprzyja występowaniu wielu interesujących roślin, m.in. dziewięcioła bezłodygowego. Najbardziej spektakularną oprawę tego miejsca tworzą jednak dolomitowe bramy i iglice jasiowych turni na pośrednim wierszyku. Turystom pobyt w dolinie umilą z pewnością także kaskady wody potoku z zabramki. Potok wyrzeźbił w kamienistym dnie fantazyjne koryto z licznymi progami skalnymi.